nie ucieka już. Jest 10 kroków ode mnie. Jeszcze idzie w moim kierunku, podszedł. Nie ucieka, siedzi. Dzikusek, nie boi się. Proszę, oswaja się powoli. Ciekawy łepek ma maszczenie. Jak żołnierze sił specjalnych umazani. To jest tak się marzą na twarzy. Cięciu puka. Mamy poniedziałek, 30 kwietnia 2018. Godzina około 7:30. A nasz kusek siedzi, nie ucieka. No. A tu kto go mamy? Cięcioła przyszedł. O, jaki ładny. A wylewamy to, co kotki nie zjedzą. To znaczy zupę mleczną. Kusek idzie w moją stronę, proszę. Idzie w moją stronę. On bardzo lubi basiora. I idzie do basiora. To jest jego przybrany ojciec. No teraz jest 5 metrów ode mnie. Dalej przyjdzie za basiorem. Czyli jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej. Jeszcze trochę. Da się pogłaskać.
No, jeszcze bliżej podszedł. Czyli zaczyna ufać nam. Coraz cieplej się robi, żaby rechotają na bajorze. Jeszcze bliżej idzie. No bajor jest 2 metry ode mnie. Pasujący mieszkaniec oczekujący na śniadanie. O, proszę, zaczepia pasiora. O, coś niebywałego. On tutaj nie chodził na tą stronę, tylko od razu w tamtą stronę i w krzaki. A teraz już tutaj przychodzi. No. Pasior za potrzebą. A dzikusek, czyli dzikuska do niego, za nim. Proszę, coraz bardziej się zbliża do ludzi. Gdzie tu coraz więcej ludzi. Stołówka. I proszę, przychodzi. Nie boi się już tak ludzi. A tylko nie tutaj, tylko nie tutaj. Uciekaj stąd. Nie masz gdzie za potrzebą. Jeszcze dalej zasuwaj. O, zobacz. Tu gdzie koty sikają, jeszcze co niektórzy to nawet się załatwiają. Tak w depresie jest z takimi ludźmi. Są różni. I proszę. Nasz bohater. Stołówką czeka na śniadanie. Czyli nawyki pozostałych kotów zachowuje się tak samo już.
Chyba za potrzebą nie będziemy przeszkadzać.